Cześć, ja jestem Sarge i witam Was bardzo serdecznie w 31. odcinku naszej serii Zagrajmy w Dishonored. Tak jak mówiłem ostatnio, w tym odcinku prawdopodobnie zakończymy sobie grę. Zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Musimy się dostać teraz do fortu Zimoskółki. Tam jest przetrzymywana Emily i mamy dwa wejścia, od portu lub od plaży. Widzę też, że jest jedna runa do zdobycia, a więc postaramy się ją na pewno zabrać. Tu jest mapa obszaru. Latarnia i fort Zimoskółki. Okej. Dobra. Mamy całą drogę do przebycia w takim razie. Są i pociski, ale akurat ich nie możemy zabrać. Nawet remedium nie mogę, mam na maksa, tradycyjnie zresztą już. No i dobra, widzę, że tutaj to będzie wszystko. A więc ruszajmy. Najwyraźniej musimy przejść tędy. Skoro tam jest runa, to jakoś w tą stronę się będziemy teraz poruszać. Tam już widzę pierwszego strażnika, więc musimy uważać. Nie chcemy się tradycyjnie pokazywać. Okej, może przejdźmy sobie tutaj. Postarajmy się właśnie kryć za przeszkodami. Wow, jest tu ich więcej niż jeden. Tam widzę dwóch, tutaj właśnie jest też jeden. Całkiem ich tutaj sporo. Kurde, ten tutaj przeszedł. Wolałbym, żeby mnie nie zauważył za chwilkę. Może się tutaj za chwilę odwrócić, co? Może w takim razie przejdźmy tam. O, właśnie. Dobra, i on tu jest odwrócony. Tak się teraz zastanawiam, kurczę, jak tutaj przejść, żeby oni mnie nie zauważyli. Runa jest dość daleko, teoretycznie. Tam jest bardziej chyba chronione przejście, mi się wydaje. Więc jednak chyba bym poszedł tamtędy jakoś. Spróbujmy może przejść właśnie od strony portu. Chociaż kurczę, nie wiem, czy wtedy zdobędę runę, a jednak chciałbym ją zdobyć. W miarę możliwości przynajmniej. Dobra, tu jest ten strażnik. Starajmy się go wyeliminować. O, właśnie. Zabieramy go stąd szybko. Muszę teraz uważać, żeby tutaj nie było żadnego strażnika, który by mnie zauważył. Ale chyba nie ma nikogo. Tam tylko się kręcą. Wow, to więcej niż jeden właśnie. Nie chcę go wyrzucać do wody, bo wtedy... Ach, dobra. Bo wtedy chciałem powiedzieć, że go zabiję, no ale niestety już mi się to udało zrobić. Dobra, tam widzę, że jest runa, a więc chyba tutaj spokojnie możemy iść, a i tak runę znajdziemy w końcu. Dobra, gdzie my teraz jesteśmy? Rozejrzyjmy się może dookoła. Tradycyjnie nie chcę się tutaj nikomu pokazywać. Na górze jest jeden koleś. Tutaj drugi. Ten drugi jest chyba z urządzeniem, który mi wyłącza magię. No więc muszę na to uważać. Muszę o tym pamiętać przede wszystkim. Dobra. No i przejdźmy sobie tutaj tędy. Postaramy się tego w takim razie ogłuszyć. Okej, tylko jak to zrobić, żeby nas strażnicy nie zauważyli? Bo jak widać, jest ich sporo. Okej, tutaj jest ten jeden. On się ruszy w którą stronę? W tą. Dobra. Poczekajmy, poczekajmy. Teraz szybko za niego. I dobra, ogłuszyć go. I tutaj go gdzieś położymy chyba, co? Tutaj chyba będzie w miarę bezpiecznie. Nie powinien nikt go tutaj chyba zauważyć, mam nadzieję przynajmniej taką. No i co, i wejdziemy jeszcze wyżej. Wow, tu idzie kolejny, o kurde, nie spodziewałem się tego. Ajajaj. Kurczę, gdzie on w ogóle się znalazł? I jak on się tu znalazł? Jestem strasznie ciekaw. I teraz świetnie, z dwóch stron będą szli. Ale nie, ten widzę, że się wraca. Bardzo dobrze. Niech tutaj mi się nie waży iść w moją stronę. Wiecie co, może tego to przeniesiemy tutaj sobie. Widzę, że tu jest lepsze przejście, lepsze miejsce. I tutaj raczej nikt go nie zauważy. Wow, tutaj ten koleś przeszedł. Muszę na niego uważać bardzo. Dobra, a więc mamy tego z tym urządzeniem. Więc zaraz mi się pewnie mroczny wzrok wyłączy niestety. Okej, poczekajmy chwilkę. Tam też jest, kurczę, ten prąd, że jak się zbliżę, to wtedy... mnie porazi właśnie prądem. Tego bym, kurczę, nie chciał.
Kurde, i się zastanawiam, jakby tu go załatwić. Bo jednak oni, kurczę, mogą mnie zauważyć. Wow. Kto mnie zobaczył? Teoretycznie mnie nie do końca jeszcze zobaczył. Nawet nie widzę żadnych tych piorunów. Wow. Chyba jakiś żart. Co to było? O kurde. Ale jaja. Nie wiem nawet, kurde, co to by mnie strzelało. Przecież, kurde, tutaj nikogo nie widziałem, żeby mnie wyczaił. A jednak. Wiecie co? Chyba tamtego też załatwię, który tutaj się kręci. Ale dziwna sprawa, bo coś by mnie strzelało, ale alarm się nie włączył. Strażnicy sobie chodzą jakby nigdy nic. Jakby nic się absolutnie nie stało. No i w sumie dla mnie to tym lepiej. Nie będę z tego powodu rozpaczał. Dobra, i tutaj idzie jeden. Kurde, niedobrze. Ale to chyba ten z góry, więc to nie jest całkiem... To nie jest wcale najgorsze wyjście. Bo teraz będę mógł go przynajmniej ogłuszyć. No właśnie. Podchodzimy do niego. Teraz go przeniesiemy. I położymy go też tutaj. Okej. Kurde, czemu tak głośno go rzuca? Dobra. I teraz w takim razie na górze jest tylko ten jeden. A więc ten z tym urządzeniem, który mi wyłącza. Aha, bo chyba tutaj już... Wow, kurde. Bo chyba tutaj już działa tamto na ten prąd. Ajajaj. Kurde, jakieś jaja, no. Nie mogę nawet wypatrzeć, skąd to strzela. Jeszcze gdzieś. Stamtąd, kurde, no to nieźle. To jak ja mam to ominąć? Może tutaj jakoś pod tym przejdę? Spróbujmy. Przejdę sobie tędy. I proszę, mogę nawet wejść tędy. Fajnie, fajnie. Tylko, że problem w tym, że nie chcę, żeby mnie tutaj ten zauważył. A jednocześnie tutaj jest ten elektryczny słup taki, który właśnie we mnie tym ładunkiem elektrycznym ciska. Wezmę też może strzałki uspiejące. Dobra, zobaczmy, co my tutaj mamy. Z tej strony jest bezpiecznie, akurat jestem fajnie ukryty. Okej, i widzę, że jest nawet szczurek, a nawet dwa. Okej, słyszę, że telefon do mnie dzwoni, więc wybaczcie na chwilkę. Dobrze, jestem z powrotem, a więc kontynuujmy rozgrywkę. Tu jest ten strażnik, którego chcę właśnie załatwić. Okej, widzę, że to jest tylko alarm, a nie ten prąd, a więc mogę spokojnie tutaj podejść i go wyeliminować. Dobra. Wow, to jego urządzenie mi zasłania tutaj widok. Ale okej, mniejsza, jakoś postaram się go przenieść. I tutaj widzę, że jest przejście dla szczurków. Być może zaraz z niego skorzystamy. Zobaczę tylko, czy nie mogę tutaj przypadkiem normalnie wyłączyć. O nie, o nie, o nie. Ajajaj. Zapomniałem o tym zupełnie. Nie mogę się temu pokazać, bo wtedy od razu we mnie to strzela. A właśnie. Na początku, kurczę, tego nie zauważyłem, że jest ta wieża i że ona się tak porusza. Ale jednak. Dobra, ona się przestawi teraz na tą stronę. Kurde. Się zastanawiam, czy tam przejdę. Chyba wiecie co, po prostu się wcielę w tego szczurka. Nawet są to te białe szczury. I nie będę tutaj jakoś specjalnie kombinował. Po prostu od razu sobie dzięki temu przejdę za tą bramę z prądem. Tak jest, a więc jestem po drugiej stronie. Mogę wyłączyć opętanie. I dobra. Nawet mogę zobaczyć, czy tutaj nie było jakiegoś wyłączenia tego. Chyba tam jakoś na górze? Nie wiem. Dobra, mniejsza o to. To nie jest teraz istotne. Zobaczmy, gdzie jest runa. Tam dalej jeszcze. Stróżówka, odpływ w stróżówce. Okej. Znowu dwa przejścia. O kurde, to jest zamknięte na klucz. To co ja teraz zrobię? Tu jest mapa obszaru po raz kolejny. Tam jakoś górą przejdę chyba, czy nie? No kurde, a może jednak nie za bardzo. Aha, tutaj mogę przejść, okej.
Dobra, i tu jest jeden koleś. Chyba go załatwię za chwilę. Dobra. Kurde, tam jest jeden też. Przejdźmy w takim razie tutaj. No, czemu nie mogę? Okej, okay, jakoś się udało. Zejdźmy na górę i tutaj go postawimy w takim razie. No i teraz z powrotem wracamy w takim razie tędy. I tu muszę uważać, bo tam chyba są rzeczywiście strażnicy kolejni. Przynajmniej słyszałem, jak rozmawiali. Oj, chyba szedł jeden. Aha, jest tam, dobra. I okej, okay, po tej stronie też jest przejście. Kurczę, całkiem sporo tutaj tego wszystkiego. Nie wiadomo, za co się najpierw zabrać. Tutaj jest dwóch strażników. Nie wiem, czy jest sens, żeby tutaj wchodzić w ogóle. I wonder what she's like. Just a kid, I guess. Imagine being a kid. Then suddenly, they tell you in a few years, you'll rule the Empire. What do you do? Me? Settle a few scores, I guess. Then order some pastries from that shop on Clavering. Lots of them. Okej, przeszedłem sobie na górę. To nie jest najgorszy pomysł wcale. Teraz się zastanawiam, co zrobić. Zobaczę, jak oni się poruszają. Tamten chyba pójdzie dalej, tak? A nie, on się akurat odwrócił z powrotem. To nie za dobrze akurat, tego nie chciałem. Okej, teraz jest moment, żeby tego załatwić. Dobra. Zabieramy go stąd szybko. I schowamy go tutaj z powrotem. Kurde, tylko tam jest jeden też. Muszę uważać, żeby mnie tutaj nie zobaczyli nagle. Okej, przeniosę się w takim razie. Teraz z kolei tutaj. No, tylko że tu jest zawsze problem, bo jednak jak jestem ze strażnikiem, to nie mogę aż tak bardzo daleko sobie się przenosić. No, ale dobra, jakoś się udało. Tutaj go położymy. Tutaj akurat już się nikt nie kręci, więc to jest bezpieczne miejsce. No i co, idźmy w takim razie tutaj dalej znowu. Tutaj jest ten strażnik. Dobra. My sobie tutaj spokojnie przejdziemy. Zobaczę od razu mrocznym wzrokiem, czy kogoś tutaj nie ma. Tam wiem, że jest jeszcze ten jeden, ale nie wiem, gdzie on się udał teraz. Tam sobie stoi. Wow, jest ich dwóch teraz. Okej, jeden poszedł. Zaczekajmy na tego teraz, co on zrobi. Aha, idzie tutaj, dobra. W takim razie przenieśmy się tam na górę. Kurczę, czemu nie mogę? Ajajaj, chyba dlatego, że mam aktualnie... Ach, niedobrze, niedobrze. Przejdźmy tam. Dobra. I teraz szybko za jego plecy. I ogłuszenie. Dobra. Udało się na szczęście. Położymy więc go tutaj. No i co? Idźmy dalej w takim razie. Tam jest ten odpływ w stróżówce. Jest też i sama stróżówka. Mamy do wyboru znowu przejście, tak jak mówiłem wcześniej. Mnie teraz najbardziej runa interesuje w tej chwili, żeby właśnie do niej się dostać. Okej. Tutaj bełty zapalające, ale ich nie zabiorę. Znowu maksimum amunicji. No i dobra, uważajmy tutaj, bo tutaj się znowu kręcą strażnicy. A na pewno bym nie chciał się im pokazać przecież. Dobra, tam widziałem jednego. Ale my chyba pójdziemy tutaj, co? Tak mi się wydaje. Spokojnie, spokojnie, żeby tylko nie przeszarżować, żeby się nie pokazać nagle. O kurde. Wow, mało brakowało. Dobra, ale na szczęście się udało jakoś mu umknąć w ostatniej chwili. On tutaj, kurde, zejdzie na dół i wtedy by go wypadało załatwić. Ale wiecie co, chyba nie będę ryzykował, szczerze mówiąc. Albo, dobra. Niech sobie tutaj pójdzie. Wolę jeszcze zaoszczędzić może ewentualnie właśnie strzałki uspiejące. Chyba, że teraz użyję. To zobaczymy, czy się odwróci tutaj. Okej, na razie się nie odwraca. Mogę go załatwić normalnie. Tak jest. Dobra, zabieramy go szybko. I przeniesiemy go na dół.
Tam jest bezpieczne miejsce, gdzie nikt teraz chyba raczej nie zagląda. Nie powinno być problemów. Okej, okay, tutaj niech on sobie leży. No i dobra, lecimy dalej w takim razie. Tylko uważając jednocześnie na strażników cały czas. Dobra, tutaj jest ta runa, ciągle na nią patrzę, żeby jej przypadkiem nie ominąć. Mam przynajmniej nadzieję, że jej nie ominę. Naprawdę tutaj strasznie dużo tych strażników się kręci ciągle. Jasne. Dobra, czyli tu jest jeden. On wchodzi sobie gdzieś na górę. To wypadałoby teraz tego załatwić, co? Chociaż widzę, że on jest za tym budynkiem, za ścianą. Kurde, tego załatwimy? Chyba tak. Chodź na tutaj. Dobra, czy tutaj nie ma kogoś przypadkiem? Jest koleś, ojej, niedobrze. Dobra, szybko go przenieśmy. Wow, jest i kolejny strażnik. Oj, tutaj jest niebezpiecznie, naprawdę. Przenieśmy się tutaj szybko. I zostawimy go tutaj na schodach. Myślę, że już teraz nikt tutaj nie chodzi. Więc raczej go nie zauważą. Mam przynajmniej taką nadzieję. Będę się łudził. Po prostu. No i dobra, idźmy dalej w takim razie. Kurde, oddalam się od runy, bo runa jest gdzieś na dole raczej. No ale to nic, może ją jeszcze znajdziemy. Wow, ten tutaj przeszedł? To skubaniec. Okej, okay, patrzę się jeszcze w dodatku w tą stronę. Dobra, teraz go załatwimy, myślę. Tak jest. Jeszcze raz mroczny wzrok. Zobaczmy, czy tutaj nikogo nie ma. Ale chyba nie. Dobra. I nawet tu nie ma żadnego innego przejścia. Jest tylko taka malutka stróżówka. No i co? To możemy odłączyć, bo to chyba najwyraźniej jest tam... Ha, teren się pewnie skończył, jasno. To najwyraźniej prowadzi do jakiejś bramy tam dalej. Tam na dole oczywiście. Tak jest. A więc odłączyliśmy bramę. Tylko, że tędy sobie raczej nie przejdziemy dalej chyba, co? O kurde, niedobrze. Dobra, teraz go szybko uśpimy. Okej, okay, powinno się chyba udać. Udało się? Tak jest. Dobra. Myślę, że alarmu nie zdążył wezwać. A więc nieźle, kurczę. Nagle się pojawił jakiś koleś, więc jednak nie ma tutaj... Nie jest tutaj tak bezpiecznie, jak myślałem. Pewnie tam zobaczył też tego martwego... Znaczy nie martwego, tylko śpiącego kolesia. To też niedobrze. Tutaj bierzemy sobie remedium. No i szukamy dalej przejścia. Trzeba jednak częściej używać mrocznego wzroku koniecznie. Bo to nigdy nie wiadomo, co zaraz znajdziemy na swojej drodze. Dobra, tutaj widzę, że jest przejście, tylko że kurczę, cały czas poruszam się górą, a ja muszę trochę na dół zejść. No ale dobra, no przejdźmy tutaj może. O kurde! Ajajaj, ale teraz zawaliłem sprawę. O kurczę, niedobrze, niedobrze. Co ja teraz zrobię, powiedzcie mi. Koleś się patrzy w moją stronę, na szczęście teraz poszedł. Ale nie jest dobrze, nie jest dobrze. Tu jest też jeden. Dobra, weźmy może na wszelki wypadek kuszę. Okej, okay, załatwiony. Dobra, spadamy stąd. Zabierzmy może go tylko. Ajajajajaj, ale się tutaj wkopałem. Dobrze, że mimo wszystko jakoś się udało bez alarmu. Wchodzi kolejny koleś, no niesamowite. I tu idzie następny chyba. Straszne po prostu, straszne. Dobra, weźmy sobie zakrzywienie czasu może. Tutaj ten na dole koleś mnie interesuje w tej chwili. Co on tutaj będzie robił? Ajajajajaj. Zwróćcie tylko uwagę, ilu ich tu jest. Dobra, tego jednego tutaj bym załatwił, co? Nie wiem, gdzie on poszedł. Chyba zszedł na dół znowu. O właśnie, tutaj jest. Dlatego, że widzę, że tutaj jestem już blisko runy, więc wypadałoby ją zebrać. Okej, okay, nie zobaczy mnie? Chyba nie. Bardzo dobrze, niech tak zostanie.
No kurde, nie mogę go złapać. No nareszcie, udało się. Ale sami widzieliście, zamiast kurczę go złapać, to mi ciągle blokowanie robił główny bohater. Bo... O nie. Kurczę, kolejny zaalarmowany. Zobaczył kolesia, który tutaj jest ogłuszony. W takim razie szybko i tego też spróbujmy załatwić. Ajajaj, on idzie tutaj akurat. No naprawdę jest gorąco w tej chwili. Muszę to przyznać. Okej. Chyba trzeba będzie użyć strzałki uspiejącej. Dobra. Niestety ciągle te strzałki tracę, a z tego co mi ktoś pisał, to powinienem sobie na koniec gry zachować przynajmniej jedną strzałkę. Więc ja postaram się właśnie ją zachować. Nie wiem czemu mam ją zachować, ale skoro tak mi pisaliście, no to wolę nie ryzykować i nie tracić tej strzałki. Sam się zresztą przekonam, do czego mi będzie potrzebna. Okej, tutaj idzie jeden koleś, a tu widzę, że będę miał chyba runę za chwilę. Dobra, przejdźmy więc tędy. Okej, no i jestem naprawdę blisko. Czy to tutaj? Kurczę! Jest tutaj za tym, ale ja nie mogę tam przejść. What does it matter where she grew up? You'd be surprised. Little kids notice everything. Ciekawe rozmowy, jak zwykle. No ale okej, tutaj widzę, że jednak runy nie znajdę. Muszę przejść gdzieś dalej i w innym miejscu poszukać. A więc przejdziemy sobie na górę chyba, co? Bo innego tutaj za bardzo wyjścia nie widzę na razie. Tutaj mogę też przejść łańcuchem, ale to chyba nie będzie dobry pomysł. Może tego to przeniosę tutaj na dół, bo on tu jest za bardzo na widoku. Tutaj już są trochę lepiej ukryci. Okej. No i idźmy w takim razie na górę. Dobra, i uważajmy, bo tu jest jeden koleś. Jego w takim razie też wyeliminujemy. Mam nadzieję, że on się ciągle nie patrzy w tą stronę tylko. A na razie to tak wygląda, jakby się tylko tutaj patrzył. Skubaniec. Serio, stary, odpuść sobie. Ach tam. Dobra, to w takim razie użyję opętania. To będzie najłatwiejsze teraz. Żeby tak go załatwić. Kurde, czemu nie mogę wybrać? Okej. No i wcielimy się w niego. Opętanie zakłócone. No kurczę, czemu? Nie rozumiem, czemu to jest czasem zakłócane, a czasem nie. Dobra. To sam już nie wiem teraz, jak go załatwić. Trochę mi szkoda zużywać kuszy. A nie chcę go przecież też zabijać. Zastanówmy się, kurczę. Teoretycznie mogę zakrzywienia użyć. I tak też chyba zrobię. Albo po prostu wezmę mignięcie i jakoś za niego postaram się przejść. To będzie chyba najlepsze wyjście. Weźmy w takim razie to i teraz przejdziemy tam. Dobra, udało się. Trochę się obawiałem, że mnie znajdzie, ale na szczęście nie było tak źle. Tu widzę, że jest klucz do windy w latarni. A do windy chyba mam się teraz udać, zdaje się. Ale to za chwilkę może jeszcze sobie sprawdzę. Też go chcę tutaj przynieść na dół, żeby nie ryzykować. Zerknijmy sobie może na te cele. Tak jest, wejść do windy w latarni. Okej. A ta winda jest gdzie? Tam, dobra. Tam się też postaramy przedrzeć niedługo. Jazda. Przechodzimy wyżej. Zobaczmy jeszcze tutaj, co się znajduje w takim razie. Eliksir sokołowa, okej. W takim razie zregenerujemy sobie trochę życia. I to wszystko na tym piętrze. W takim razie wchodzimy jeszcze wyżej. Chyba runę już sobie darujemy jednak. O kurde, i tu jest ten jeden. Przenieśmy się za niego i załatwmy go. Dobra. Przeniesiemy go gdzieś jeszcze, czy tutaj już go zostawimy? Chyba tutaj go zostawimy.
Nie chcę kolejnej osoby przynosić na dół, bo to za dużo czasu by zajęło. A tak czy siak widzę, że już ich tutaj za dużo się nie kręci jednak. Więc zostaniemy przy tym. No a runka, kurczę, niestety. Ale chyba pozostawię ją. Już teraz zresztą nie jest to takie istotne. Już tak czy siak nie odblokuję sobie żadnej umiejętności. Po prostu tej jednej runy nie zdobędę i tyle. Dobra, i tu muszę uważać bardzo. Tam jest jeden strażnik. I czy tylko on? Szczerze mówiąc, to na razie innego nie widzę. Z tej strony nikogo nie ma. Dobra, on akurat się odwraca. Wypadałoby go teraz załatwić, co? O kurde, niedobrze. Ach, dobra. Jeszcze zginąłem w dodatku. Świetnie po prostu. Okej, zrobiłem cięcie, żeby już tutaj nie tracić czasu na ładowanie. I widzę, że sobie przejdziemy po prostu tutaj dołem. Tutaj mogę użyć panelu, żeby przekonwertować ten pylon elektryczny na taki profil, żeby on atakował wrogów. Ale już może nie będę tego robił, po prostu ich ominę. Myślę, że to powinno bez problemu udać. Dobra, udało się. Tu widzę, że jest kolejny wróg, kurczę. Skubani ciągle gdzieś są wszędzie. I dobra, czy to jest już winda? Tak jest. A więc tutaj wchodzimy w takim razie. Otwieramy windę. I cóż, wjedziemy na górę, czy tam na dół, nie wiem gdzie w sumie. Mamy tutaj dźwignię, której musimy użyć. Udaj się do latarni Berousa. No dobra. A więc wszystko wskazuje na to, że to już jest naprawdę ostateczna rozgrywka. Dotrzemy do latarni, no i zobaczymy, jak to się wszystko zakończy. Podejrzewam, że już w obrębie tego odcinka nam się uda to wszystko skończyć, a więc sami zobaczymy. No i prawdopodobnie będę miał zaliczoną grę właśnie z niskim poziomem hałasu, więc dobre zakończenie będę miał, tym mniej mroczne. No i wjeżdżamy. Wow, tu jest naprawdę wysoko. Już się tego nie spodziewałem, że aż tak wysoko. No ale okej. Dobrze, a więc wychodzimy. I nasz kolejny cel, wejść do latarni, po prostu. I uratować trzeba Emily. Okej, jest już naprawdę blisko, kurczę. Tu jest jeden strażnik i go chyba zaraz załatwimy. Mam nadzieję, że się za chwilę nie odwróci. Okej. Aż się prosi, żebym go wyrzucił, ale do samego końca chcę jednak ich tylko ogłuszać, a nie zabijać. Mógłbym teraz użyć podmuchu, żeby na przykład go wyrzucić właśnie w tą przepaść. To by było epickie. Dobra, tam jest też jeden. Jego też trzeba będzie wyeliminować, ale to za chwilkę. Zaczekajmy, co on właściwie zrobi, bo nie do końca teraz wiem, czy on tak będzie stać, czy też co innego nam tutaj wymyśli. Kurde, tam jest drugi też. To już niedobrze. A skąd wy to wiecie, panowie, że ktoś się kręci? Dobra, zaczekamy, aż ten tutaj się odwróci. O właśnie, niech sobie idzie. No i co z tobą zrobimy, kolego? O kurde, idzie tu akurat. Dobra, widzę, że w tamtą stronę odwrócił się i bardzo dobrze. W takim razie to jest moment, żeby go ogłuszyć. No i dobra, zabieramy go stąd, szybciej, szybciej. Przejdziemy tutaj z nim znowu na sam dół. Położymy go obok kolegi i pójdziemy sobie znowu na górę. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Trochę się zapędziłem. Ale to nic, bo na szczęście strażnik jest głupi i mnie nie zauważył. Dobra, ten też wyeliminowany. No i jak się domyślacie, też sobie z nim przejdę w takim razie na dół. Nie chcę tutaj ryzykować, że tutaj go gdzieś położę na górze i ktoś go znajdzie, więc wolę dla bezpieczeństwa kłaść ich tutaj. To jest w miarę bezpieczne przejście i bezpieczne miejsce w ogóle. No i dobra, idziemy. Uważajmy, czy tutaj kogoś nie ma, a widzę, że jeszcze są strażnicy. Ciekaw jestem, ile się jeszcze będę z nimi męczył tutaj.
Dobra, przejdźmy za niego. Okej, kolejny ogłuszony. No i dobra, widzę, że jest latarnia. Tutaj muszę właśnie wejść. Położę tylko tego strażnika. Eliksir sobie też weźmiemy. Dobra, i niech on sobie tutaj leży. No i wejdźmy do latarni. Zobaczymy, co zrobimy dalej. Latarnia Berousa. Jaki kolejny cel? Oczywiście uratuj Emily. Znajdź Martina, Pendletona i Havelocka. Okej, coś słyszę, jakieś głosy. Prawie ich nie słychać, kurczę. Samuel, a useless old man, hungry for purpose. Couldn't be missed. Whoa. Unjustly dismissed from the Navy over an affair of honesty. This is all Martin's fault. We hadn't helped Corvo get out of prison. Corvo hadn't been so damn good at his job. We hadn't gotten greedy, afraid. O kurde, on chyba wszystkich zabił. Never hesitated. Too sure of what I wanted. Too sure of what I wanted to do when other men stopped to consider. Saw it as a weakness. I know Corvo's coming just like he came for the others. Crossing the island below like it was nothing. It's only a question of how and when. I'm lacking a countermove. It's all fallen apart. All the steps that led us here made sense. When I was young, I went to sea, took command of a ship, and made aimless men into sailors, made a collection of boats into a navy, then founded a conspiracy and almost led an empire. No compromise, never showed mercy, never showed weakness. I showed the world what mattered, will and vision, and not being afraid of getting dirty. I'll lose it all to a man with a faster sword head. Or is it that he has a slower sword head? There's something wrong with him. It'll make a good story for the history. I'll have a good epitaph. In his time, he commanded a noble lord, a high overseer, and an empress. The man who brought down a titan. Admiral Havelock, son of the high ocean. Dobra, to chyba koniec jego gadki, więc czas chyba go załatwić. On najwyraźniej tutaj zabił Lorda Pendletona oraz nadrewidenta Martina. Tego się nie spodziewałem, kurczę. Dobra, to w takim razie załatwmy go. Zrobimy to w prosty sposób. No i to tyle. O, słyszę chyba Emily. Dobra. Za chwilę do niego idę, ale zwróćcie uwagę, Lord Pendleton nie żyje. Nadrewident Martin to samo. W dodatku siedzą w takich pozach, jakby jeszcze żyli, przynajmniej ten tutaj. Tutaj jeszcze jakaś notka na temat latarni Berousa. No i to chyba wszystko, co tutaj możemy zrobić. Idziemy chyba uratować Emily. Jest klucz do niej. Tam widzę, że ona się znajduje. Klucz do pokoju. Dobra, Emily, poczekaj, poczekaj. Chcę jeszcze wszystko pozbierać. Wiem, że to bardzo niecne z mojej strony. I powinienem jak najszybciej biec na ratunek, ale... Dobra, no to w takim razie uratujmy Emily. No i najwyraźniej zakończymy to wszystko w ten sposób. Dość łatwo udało się Havelocka wyeliminować. Nie, to ja. Corvo? Who's there? No niezłe znieziółko. Dobra, otwieramy. Corvo! I knew you'd come. Is it going to be okay now? Will I be Empress? Dokładnie tak, Emily.
No i proszę, i mamy podsumowanie. Niestety właśnie tej runy nie znalazłem. Wow, zaledwie 3 monety na 187. To dopiero nieźle, niezły wynik. Oczywiście bardzo mocno w cudzysłowiu. I co ciekawe, chyba mogłem też ogłuszyć admirała Havelocka, ale postanowiłem go jednak zabić. No i ogólny aktualny poziom chaosu niski, tak więc otrzymamy to mniej mroczne zakończenie, a więc przejdźmy dalej, no i zobaczmy, jak to się wszystko zakończy. Koniec. No właśnie, strasznie mnie to ciekawi, jakie będzie zakończenie. Słyszałem, że wiele osób jest zawiedzionych zakończeniem, no ale zaraz sami się przekonamy. So ends the interregnum. And now Emily Caldwin the First will take her mother's throne after a season of turmoil. You will stand at her side, Corvo, guiding her young mind and protecting her from those who seek to exploit her or cause her harm. You watched and listened when other men would have shouted in rage. You held back instead of striking. So it is, with the passing of the plague and Emily's ascension, comes a golden age brought about by your hand. And decades hence, when your hair turns white and you pass from this world, Empress Emily, Emily the Wise, at the height of her power, will lay your body down within her mother's great tomb, because you are more to her than royal protector. Farewell, Corvo. Okay, no rzeczywiście. Zakończenie jakoś głowy nie urywa, ale trzeba to przyznać, że po prostu zostało stworzone w takim celu, żeby po prostu podsumować wydarzenia ostatnie, jakie właśnie tutaj w grze dokonaliśmy. Takie podsumowanie w sumie naszych wszystkich wyborów, a więc ostatecznie Corvo tutaj stał u boku cesarzowej, po tym, znaczy Emily, nowej cesarzowej, która właśnie zaczęła władać cesarstwem. Oczywiście jako małe dziecko jeszcze nie do końca wie, jak to wszystko działa, więc Corvo po prostu pełnił rolę dla niej takiego doradcy swego rodzaju. Później też była informacja o tym, że fakt, iż nie eliminowaliśmy, nie zabijaliśmy większości naszych celów, spowodował, że też powstrzymaliśmy zarazę, bo przypominam, że jeśli byśmy zabijali te cele, to automatycznie na ulicach pojawiałoby się więcej płaczków i więcej szczurów, ponieważ my ograniczaliśmy się głównie do bez zabijania, do radzenia sobie z tym bez zabijania. No to skończyło się to tak, że widzieliśmy obraz, kiedy Piero oraz Sokołow leczyli płaczki jakimś eliksirem i najwyraźniej powracali oni do swojej pierwotnej postaci, a więc tradycyjnych ludzi. No i też mieliśmy taką scenę z przyszłości w sumie, kiedy już Corvo zginął, kiedy on umarł i wtedy widzieliśmy już dorosłą cesarzową Emily Caldwin, która złożyła jego ciało w grobie, tam gdzie też leży jej matka, a więc cesarzowa, która na samym początku rozgrywki zginęła. No i oczywiście, no, zakończenie jakoś tutaj, nie można powiedzieć o zakończeniu, że jest jakieś epickie czy coś w tym stylu, ale myślę, że nie wolno oceniać gry pod kątem tylko i wyłącznie zakończenia. Ja jako całość oceniam ten tytuł naprawdę bardzo wysoko, podobał mi się niesamowicie, a pewnie to głównie dlatego, że bardzo lubię skradanki, a jednak Dishonored mocno premiuje takie skradankowe podejście. W pierwszych odcinkach pamiętam, że mi nie za dobrze szło, ale później po wysłuchaniu i wyczytaniu waszych rad dostosowałem się do nich i przede wszystkim zacząłem więcej używać innych umiejętności. No i w ten sposób szło mi już to, myślę, dużo lepiej i od razu dużo większą przyjemność też z rozgrywki odczuwałem z tego, że właśnie poszczególnych przeciwników eliminowaliśmy po cichu. I powiem krótko, ja bym bardzo chętnie przeszedł grę drugi raz, tylko że teraz może w inny sposób. No ale wiem, że też z braku czasu będzie mi o to ciężko,
ale kto wie, może za kilka lat sobie do tego tytułu jeszcze wrócę. Już oczywiście tak bez nagrywania, tylko dla siebie wyłącznie. Bo naprawdę gra zachęca do tego, żeby ukończyć ją przynajmniej dwa razy. Choćby ze względu na to podwójne zakończenie, ale myślę, że przede wszystkim ze względu na to, że z każdym z przeciwników możemy się rozprawić na wiele różnych sposobów i jest też wiele różnych dróg do celu. Tak więc gra naprawdę pod tym względem tutaj robi wrażenie i może się podobać. Mam nadzieję, że ogólnie tytuł też Wam się podobał i serię oglądaliście z ciekawością. Obecnie właśnie skończyliśmy sobie Dishonored i ja będę kontynuował dalej serię z Assassin's Creed 3. Na razie tylko ta seria będzie na moim kanale, ale w najbliższych dniach pojawi się kolejna. Możecie się domyślać zresztą z jakiego tytułu. Ja zresztą już kiedyś pisałem o tym, o jaki tytuł mi chodzi. Może teraz nie będę zdradzał właśnie o jaki konkretny tytuł chodzi, ale myślę, że zainteresowani powinni wiedzieć. A tymczasem będę się, myślę, z Wami żegnał. To już będzie wszystko, co tutaj mam do powiedzenia. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. I oczywiście dajcie znać w komentarzach o tym, jak się Wam seria podobała. Jeśli tak, to zostawcie też kciuka w górę. No i będę Wam wdzięczny oczywiście, jeśli zostaniecie ze mną dalej i będziecie oglądać kolejne moje serie. Bardzo naprawdę mnie to wszystko motywuje, jak Wy komentujecie te moje filmy i bardzo mi właśnie dodajecie otuchy i dajecie mi dużo motywacji, żeby dalej je kręcić. Tak więc cóż, będę się z Wami żegnał. Dziękuję Wam ostatni raz już wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!